Janusz, nareszcie mam okazję. Tej zimy pierwszy raz będę łowił pod lodem. Powiem ci, że uwielbiam to łowienie. To jest taki bezpośredni kontakt z rybą. Nie ma chyba nic wspanialszego. Gościmy na wodach gospodarowanych przez koło wędkarskie Glinianka w Rajsku, nieopodal Soły. No i jest to łowisko, trzeba powiedzieć, bardzo bogate w ryby. Przed wejściem na lód zawsze, i to każdemu bym doradzał, najpierw trzeba popatrzeć na taflę lodu. Tutaj akurat, zauważ, mamy zupełnie bielutką taflę. Gdybyśmy mieli jakieś ciemne obszary, to znaczy, że tam może być jakieś oparzelisko. A w ogóle radziłbym przed nawet pierwszym krokiem, bo od razu można wpaść po szyję, pierzchnią postukać, sprawdzić, czy ten lód jest wytrzymały. My nie mamy pierzchni, ale mamy świder. Więc zrobię pół kroku i tuż przy brzegu postaram się wywiercić otwór i sprawdzić, jaki ten lód jest gruby. Słuchaj, Adaś, pierwszy dobry znak. Ślady zająca. Jak się nie skąpał, to i my może. My przejdziemy. Zróbmy ze 2-3 kroki. O, popatrzcie. Ten lód jest czyściutki. Widać, że jest bardzo twardy. Nie ma, wiesz, lodu z rozmarzniętego śniegu. Kolego, to ślimak prawie cały czas, popatrzcie. To jest, proszę ciebie, 35 centymetrów. Jesteśmy całkiem spokojni o życie. Tak. Możemy spokojnie pójść powędkować, żeby się nie dać wyprzedzić kolegom. Szkoda, że nie mamy czołgu, bo czołgiem by też można było wjechać. Pamiętam z lata, Janusz, że tutaj jest taki łagodny stok. Ja bym proponował tutaj. Tutaj. O! Już niekontrolny, ale pierwszy do łowienia. No, otwory mamy. Nie ma to jak wiercenie na zimno. Ja już jestem cały zgrzany. Teraz ty masz świder. Chodź, pójdziemy po sprzęt. Jesteśmy teraz w dwójkę na łowisku i gdyby wpadł mój towarzysz wędkowania do wody, jak mogłabym mu pomóc? Popatrzcie, ja mam tutaj takie urządzenie. Jest to bardzo prosta sprawa, zwykła butelka. Jest zwykła butelka. Wywiercony otwór z jednej strony. Tutaj zakrętki nie ma. Po tej stronie jest pętla zblokowana węzłem. Po drugiej stronie w butelce jest luźno włożone 15 metrów linki. I tutaj mam pętlę. Przez tą pętlę przekładam rękę, chwytam butelkę i tak jak mówiłaś, w takich warunkach, gdy ktoś się tam topi, mój gdzieś towarzysz, czy obojętnie kto, ktoś wpadł pod lód, biorę zamach, rzucam, widzisz? I dajesz radę go wyciągnąć. Tak. I to jest najbezpieczniejsze, dlatego że wtedy nie muszę podejść do samej krawędzi załamanego lodu. I już jest jakiś sposób, żeby wyciągnąć tonącego kolegę z wody. Oczywiście, i o to chodzi, ale sądzę, że to się nam nigdy nie przydarzy i życzę ci, żebyś nigdy nie miała takiej okazji, żebyś musiała używać tego sprzętu. Mam nadzieję. Czyszczę ci ten przerębel, bo nie zauważymy durania na spławiku, a do łowienia spod lodu używamy naprawdę bardzo malusieńkich spławików. Przy minusowych temperaturach musimy oczyszczać przerębel bardzo często z tych drobin śniegu, z lodu. O. Żeby nie miała problem potem ryby wyciągnąć. No i ten spławik musi luźno chodzić, nie może zamarznąć tutaj w przerębu. Tam jeszcze troszeczkę jest, mógłbyś jakoś... O, dzięki. Uważaj. Nie zauważymy durania. A te brania pod lodem są bardzo delikatne. No, jestem ciekawa, czy coś w ogóle dzisiaj z tego wyjdzie.
No, no, pranie masz już. Czekaj. O, jej list mam też. Jest. Czy jest rybka? Coś, o, jest! To zobacz, jaka fajna. O! Musisz ją... Ops! Trudno. Tak się ryby nie wyjmuje. No ale płaci się frycowe. Pierwsza twoja ryba spod lodu. Pierwsza. Odzyskała wolność, wróciła do wody. Ale miejmy nadzieję, że za chwileczkę będzie następna. Na pewno. Pokaż na haczyku, czy masz w porządku. Czekaj, już. Tu jest. Jest. Już nic nie wieje. Jest. Wiaterek wieje. No, białe robaczki masz założone. Ja sobie jedną ochotkę założę. Na ochotkę będziesz? No, ochotkę będę łowił. Przybornik wędkarza, który łowi spod lodu na błystkę, jest bardzo prosty. Oczywiście wędka z błystką na końcu i taka chochelka. To nie służy do wyławiania makaronu, tylko jeżeli wywiercimy otwór w lodzie, to oczywiście odłamki lodu cały zapełniają ten otwór, te odłamki mieszają się z wodą. Musimy usunąć. I usuwamy właśnie takim sitkiem, o, wyklapując wszystko z przerębla. Jak jest już czysty przerębel, możemy dopiero zacząć łowić. Podczas mrozu, w tej chwili akurat mamy taką temperaturę koło 0 stopni, ale jeżeli jest mróz, to ten otwór bardzo często pokrywa się takim delikatnym lodzikiem. Dlatego taki cedrak jest nieodzowny. Błystką. Ta błystka migoce w toni wody i potrafi zwabić nawet z dużej odległości okonia. Poruszenie ostre i trzymam. Ta błystka nie stoi nieruchomo w wodzie. Ona po takim podniesieniu w górę i opuszczeniu jeszcze ma delikatny wahadłowy ruch, który dobrze wabi ryby. Dużo jest na tych otworach drobnicy, nie? Dzień dobry panom. Dzień dobry, witamy. Z Pięcimia jesteśmy. Poprosiłbym od panów zezwolenie na wędkowanie tutaj na tym zbiorniku. Dobry. Proszę panu. Wcale się tak często tej straży przy kontroli nad naszymi wodami nie spotyka. Widzę, że prezes Janusz Pińczak podpisał, tak? Tak jest. Tak, jesteśmy dzisiaj u niego w gościach. W gościach, widzę właśnie. Powiedzcie nam panowie, często jesteście tutaj nad wodą, często kontrolujecie ten akwen? Przejeżdżamy tutaj czasami. Wiadomo, że no nie jest to takie częste, żeby to było kilka razy na dzień czy tamten, ale często się dość... obowiązków także w miarę tak możliwości. Przyjeżdżamy, kontrolujemy. No i przede wszystkim wędkujemy tutaj także. Szkoda, że was jeszcze nie możemy zaprosić na jakąś kuchnię wędkarską, bo jeszcze żeśmy nic nie złowili. Z miłą chęcią, ale na razie dziękujemy. Na pewno obowiązki wzywają. Dziękujemy bardzo. No to życzymy takiej ryby. No i powodzenia. Połamania kija. Powodzenia proszę nie życzyć. Nie życzyć, tak? Nie życzyć. Nie. Dobrze. Do widzenia. Bierzemy się za wędkowanie. Tak. Bo mrozik troszkę przeszkadza. Do widzenia państwu. Do widzenia. Teraz wiesz, na błystkę podlodową łowię. A widzisz, to... że mam dłuższą wędkę. Oj, dłuższa wędka to zobacz. Taka bardziej sztywna. No i mnie się zawsze kojarzyło wędkarstwo podlodowe na błystkę z wędkarzem stojącym. Na stojąco, że się łowi. Słuchaj, tak. Dlatego, że na stojąco taka dłuższa wędka pozwala nam dotknąć szczytówką powierzchni wody. I to jest dobra metoda, dlatego że przy błystce dość często zmieniamy stanowisko. Chodzimy od dziury do dziury, próbujemy znaleźć te dyżurujące drapieżniki. Ale może troszkę o przynętach powiemy. Widzę, że chciałem cię zaskoczyć. Ty tu masz wynalazki straszne. Ja jestem bardziej tradycjonalistą i łowię na takie, wiesz, tradycyjne. Ale są również takie owady ze śmigiełkiem. Wiesz, to ma swoją zaletę, kształt tej przynęty. Dlatego, że ona będzie siadała na dno haczykiem do góry
i nie będzie tak łapała jakichś farfocli z dna, jakichś szczątków roślin, patyków, tego typu różnych śmieci, które zalegają czasami dno, szczególnie muliste dno. W ogóle chciałem powiedzieć, że wybór przynęt spinningowych jest niesamowity, ponieważ nawet i możemy błystki zbroić przynętami gumowymi, czyli tak zwanymi malusieńkimi twisterkami, jest możliwość kombinacji najróżniejsza. Nie każdy wędkarz musi mieć tak pełny asortyment przynęt spinningowych. Wystarczy wybrać kilka swoich ulubionych, skutecznych przynęt i trzymać się ich przez cały sezon. Najlepszym przykładem jestem ja, bo mam trzy błystki, ale jak widzisz, ta jedna, taka złoto-srebrna, jest skuteczna na brak brań. Nie narzekam dzisiaj. A jeszcze nie powiedziałem koniec. Jeszcze nie powiedziałem do widzenia. Ty widzisz? Masz rybę? Jest. A mówiłem, wystarczy czasem jedna. No, bierzemy spokojnie. Jest bardzo ładnie oko. Piękne oko. Piękne oko. To już jest ryba. Ale wiesz co, może tego okonia już na grilla zostawimy. Możemy. Okonia na grillu można przyrządzić bez zdejmowania skóry. Aczkolwiek ja już widziałem, jak wędkarze na lodzie zdejmują skórę dwoma ruchami. Da się to szybko zrobić, ale no, ryba piękna. To podzielmy się. Podzielmy się. Ja dzisiaj łowię ryby, a ty najwyżej będziesz je zanosił na kuchnię. Jest ryba! Masz coś? Coś tam jest. Czekaj, przytrzymaj mi wędeczkę, to jakbym cię mogła prosić, jak już jesteś koło mnie. Co ty łowisz? Na żywca łowisz? Czy nie wolno łowić na żywca? To jest moja najmniejsza ryba. Ale piękna płoteczka. Wypuść ją z powrotem. No nie, no wiadoma sprawa, bo że ona jest niewymiarowa, to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz. Ale robaki zjadła. Mógłby ci szczupak wziąć na taką płoteczkę małą. No cały robak był zjedzony. No masz, wypuść sobie. O, zmykaj. O. Teraz musisz złowić jakiegoś rekina tutaj. No, powinnam. Za długo jestem przy tej dziurze. Jest! Jest ryba? Jest. Widzisz? Popatrz się. Wziął. Okoń? Idzie. Wiesz co, chyba coś, albo duży okoń. O, popatrz jak muruje. Osenka by się przydała. No właśnie mam, ale ty nie mam. Ja też mam, ale nie przy sobie. Znaczy mam, tylko tam na brzegu, a... Patrz, no. Widzisz? Ale pięknie ci chodzi. No, ładnie chodzi. Czekaj, jeszcze go nie widzę. O ty, o, i ty, szczupak. Ty, popatrz, ale odjechał. No to faktycznie by się osenka przydała. Mam, Adaś, osenkę. A ja go już mam pod lodem. Powiem ci, nie jestem zwolennikiem podbierania ryby tak ostrymi narzędziami. Ale podbieraj. Ale przy grubym lodzie niestety nie dajemy sobie rady. Delikatnie zastrzela, wyciągamy, ryby nie skaleczymy. No i to jest przykład, że możemy, łowiąc na spinning, na błyski podlodowe, złowić drapieżnika. I teraz, jeżeli jest to drapieżnik, który jest w okresie ochronnym, niestety musimy delikatnie wyholować, wyciągnąć i wypuścić. Nieuszkodzona ryba na pewno przeżyje. Popatrzcie, moja tradycyjna błystka jednak się sprawdziła. Nie wiem, jak twoje, nie wiem jak twoje wynalazki. Taka z czerwonym kościkiem. Dobrze, że mnie zagadałeś, bo z reguły przy dziurze najlepsze są pierwsze minuty, a później się już siedzi i już się nie łowi. Natomiast teraz zagadałeś mnie, siedziałem dłużej i efekt od razu jest. Słuchaj, podszedł drapieżnik, szczupak. I od razu przegonił białą rybę, dlatego lepiej już trzymać przynęt spinningowych. Zobacz, pokażę ci jeszcze takie cuda. Nie są to marmyszki, a jednak coś w rodzaju przynęt spinningowych. Mała ilość ludzi wędkujących w zimie to tylko nie jest efekt naturalnej polskiej skłonności do komfortu, ale Januszu również
przeświadczenie, że przyroda w zimie kompletnie zamiera. Przecież to nieprawda jest. Oczywiście, że nieprawda. My tutaj mamy tereny, gdzie żyją bażanty, zające. Co roku mamy tutaj kaczki, łabędzie. Kaczki różnego rodzaju. To są krzyżówki, to są głowienki, to są czernice. Mamy również łyski. W obecnej chwili, ponieważ tu mamy bardzo blisko Soły, za tymi drzewami, te ptaki przenoszą się na wody, które nie są zamarznięte. Niemniej jednak one na wiosnę tutaj wracają i tego ptactwa mamy niesamowitą ilość. Tutaj naprzeciwko nas znajduje się miejsce, gdzie od 8 lat ma gniazdo kaczka krzyżówka i co roku możemy oglądać to gniazdo z 5, 6, czy raz zdarzyło się 8 jajkami. Ta kaczka wyprowadza później młode, które możemy podziwiać co roku. My jako wędkarze integrujemy się z tą ogólnie przyjętą przyrodą i staramy się jej pomagać. Jeżeli mamy okres czasu zimowy, gdzie woda nie jest zamarznięta, mamy tu łabędzie, mamy kaczki, dokarmiamy je. I ta pomoc... Bardzo się cieszę, że powiedziałeś o idei zintegrowanej ochrony przyrody. I powiem jeszcze jedno, że coraz więcej jest ludzi, którzy z lornetkami chodzą w zimie, obserwują ptaki i mają bardzo dużo wspólnego z nami wędkarzami, że kochają naturę. Zgadza się. No, coraz zimniej, przeręble zamarza. Brania też ustały. Powiedz mi, czy na wędkowanie podlodowe używamy tylko kołowrotków o ruchomej szpuli? Nie tylko, ale warto pokazać kołowrotek, który ty używasz. Jest to nietypowy kołowrotek. Natomiast, jak zauważyłaś, przy wędkarstwie podlodowym używamy miniaturek. Czyli to są takie właśnie podobne do twojego kołowrotka, ale bardzo małe. Są naprawdę malutkie. Miniaturki kołowrotków. Używamy bardzo cienkich żyłek, w związku z tym nie potrzeba nam dużych kołowrotków. A tutaj mamy o stałej szpuli dwa kołowrotki. Jeden troszkę większy. Drugi mniejszy. Jest. Drugi mniejszy. Znacznie mniejszy. Znacznie mniejszy, ale dlaczego takie małe? Ponieważ wędki do wędkarstwa podlodowego są bardzo małe. W związku z tym kołowrotek musi być ciężarem dobrany do tej wędki. Łowimy cały dzień, w związku z tym ręka musi nam wygodnie pracować. Pokażę ci jeszcze jedną wędkę z kołowrotkiem. Jest to wędka fińska, rodem ze Skandynawii. Właśnie wędkarstwo podlodowe trafiło do Polski ze Skandynawii i ze wschodu. Jurek, wybacz, ale jest mi tak zimno, zmarzło, więc może byśmy poszli, ogrzali się przy ognisku i napili się ciepłej herbaty. No, bardzo cię proszę. No to idziemy. No Marek, przyszedłem zobaczyć, jak ci idzie w twojej dziurze. Ja tam miałem niezłą przeręblę, wyciągnąłem nawet szczupaka, tylko go wypuściłem, bo okres ochronny. A ty widzę płotki. Tak, no tu mi akurat na tej dziurce biorą płotki. Co prawda wziąłem zanętę odpowiednią zrobiłem i są efekty. Zanęta jest konkretnie z białego robaka, z czerwonym i z ochotką. Daje to odpowiedni efekt. Oczywiście, ochotka jest zawsze skuteczna. Ja w ogóle powiem ci, że dawno nie widziałem tak dobrego łowiska. Tu jest wiele ryb, od małych do dużych. Naprawdę, pod lodem nie łowiłem dawno w tak dobrze zarybionym miejscu. No, jest. Proszę cię. Oj, rzeczywiście. Też płoteczka. Podejrzewam, że tak. Siostra albo brat, bo taka sama. O, dziękuję ci bardzo. Zupełnie przyzwoite ryby. Tak. Słuchaj, ty tu masz miejsce na płotki. Gdzie byś mi doradził iść na okonie? 20 metrów stąd są krzaki zatopione, korzenie. Ja widzę. Zrobiłem taką ankietę wśród twoich kolegów tutaj z koła, któremu tak przewodniczysz, ale także wśród moich kolegów z ekipy i wszyscy twierdzą, że łowisko jest fantastyczne, rybne, świetne.
No, staramy się jak możemy. Współdziałamy z dyrektorami gospodarstw rybackich i przy odłowach jesiennych pozyskujemy rybę, tą, która po prostu jest skazana na stratę, czyli to, co jest przy płuczce czy przy sortowni. My to odławiamy, tym zarybiamy i dlatego mamy takie efekty. No tak, żeby brać, to trzeba coś wrzucić. No, oczywiście. Ale druga sprawa to jest chyba nadzór, kontrola, prawda? Jest to łowisko chyba jedno z najbardziej pilnowanych, jeżeli chodzi o teren Oświęcimia. Kontrole są dość częste. Zresztą, o ile wiem, mnie wtedy nie było. Doświadczyliście tego na własnej skórze, że byli policjanci, kontrolowali was. Staramy się... Nadzór naturalnie jest ważny, ale powiem ci tak, że różnorodność tej ryby zastanawia. No przecież widziałem tutaj różne ryby, różnymi metodami łowione. Oj, coś jest. No to sobie tak gadamy. My sobie gadu, tak. A tu ryby biorą. Co to jest? Okonek. Nie, kolego, to jest coś poważniejszego. No, wiesz, to może być prezesowska ryba. To mi nie wygląda na konia wcale. To kole. Tak? Uh-huh. A nie spieszy się, wiesz? Nie spieszę się. O. Sum, ale zapięty za płytkę. Sumik. Sumiątko. To jest nie jego czas, nie ta wielkość, nie... prawidłowo zaczepiony, ale jest to dowód na to, o czym ja mówiłem, że jest fantastyczne łowisko, w którym właśnie występuje wszelka ryba. Ale on jest za płetwę zapięty. Tak, on jest nieprawidłowo zapięty. Oczywiście trzeba by było delikatnie to zrobić, żeby go nie okaleczyć. No ale powiem ci, Janurze, mnie zaskoczyłeś. To znaczy, zaskoczyłbym cię, gdybyśmy wyciągli tego suma, który tutaj grasuje już od kilku lat. Ten, o którym myśmy kiedyś opadał? Tak, ponad 2 metry długości. No, parę razy był na kiju, niemniej jednak nie udało się go wyciągnąć. Prąd dzisiejszego dnia całkiem przyzwoity. Piękne płocie, okonie, kilka drapieżników, które mieli koledzy. Słuchaj, różnorodność rybostanu, różnorodne metody. Agnieszka łapała na żywą przynętę. Adam ułowił na błyskę pod lodową z chłościkiem. Jurek na mormyszkę. Wszyscy te ryby mieli. A z czego ja się najbardziej cieszę, to że pamiętałeś o nas i że zachowałeś tę rybkę, którą zwykle ludzie gardzą, uważają za chwast, a nam się przyda po prostu w przyszłości do doskonałej uchy. Będziemy może kiedyś uchę robili z Jurkiem, a wiesz, a nie zawsze się tego jazgarza ma zamrożonego u siebie w domu. Proponuję, że jako gospodarz musisz coś jeszcze dzisiaj pokazać w kuchni. Najpierw, żeby tą rybkę zrobić, trzeba rozpalić grilla. Przy okazji zagrzejemy się tam. Robiłeś tego karpia z przyprawami, tak jak gulasz normalny? Najpierw na głębokim tłuszczu obsmażyłem kawałki nieduże karpia razem z cebulką, a później według własnych upodobań przyprawy, dodatki i tak dalej, i tak dalej. I to jest efekt końcowy. Zobaczymy, jak to smakuje. Agnieszko, ostatnio robiliśmy pasztet z ryby nad wodą w plenerze. Dzisiaj mamy gulasz, ale przyrządzony w domu. Spróbuj, Agnieszko, czy to jest to samo, co gulasz z mięsem. Bardzo specyficzny, ostry smak, ale powiem jedną rzecz. Gulasz z mięsa i gulasz z ryby smakują tak samo. Bardzo dobre. A ja do wędkarzy podlodowych zaapeluję, że warto wyjść w zimie nad wodę, spróbować przynajmniej raz w życiu zanurzyć spławik w przerębli. Jest to kapitalny widok. Tego nigdy w życiu nie przeżyjemy w sezonie na wodzie otwartej.